Unboxing. To czarne opakowanie, które wygląda jak worek na zwłoki, zapewne jest przesyłką od Moniki Lapus Wierzejskiej w związku z kampanią na Kickstarterze do Exist części drugiej. Wiem, że Monika przysyłała ostatnio czarne opakowania. Czarna koperta to jest znak rozpoznawczy. Tak też to wygląda. Co my tu mamy? Jest i czarna i biała koperta. Tu będzie coś. Aha, tak, okej. Okay. Mówiłem się z nią na MF-ce, że zrobi mi wrys. I dostałem na drugą. Wow, fajnie, więcej niż jedną. Tylko czy dostałem wrys? Dostałem. Pięknie. Cudowne koty. To jest pan Europa. W dwóch wersjach odkowych, a tutaj nie ma, a szkoda. Mogła gdzieś ukryć. Nie pokazywałem tego nigdy, ale pokażę może, bo to są ciekawe komiksy rozdawane za totalne darmochy. Teraz jaki miała w tym udział Monika? To szczerze nie pamiętam. A w tej wersji chyba okładka była jej. A to już dowiem się. Część pierwsza, część druga, cały zestaw. Chociaż nie, bo to jest... Pewnie to lubiła rysunki, albo coś więcej. No, poznaję, że jest styl. Okej. Okay. Dobra, panoropa będzie później. Szczegółowo jeszcze na blogu, a teraz skupmy się na kwintesencji otrzymanego pakietu. Mówicie tak, koperta czarna. Aż mnie szkoda ją otwierać, niszczyć. Jakim cudem, gdzie w ogóle kupuje się czarne koperty? Delikatnie można się zachować ją. No właśnie, jaj delikatny, no zawsze przecież drę komiks. I już rozdarłem. Trudno. No ale to jest klej, który ma trzymać, a nie rozlecieć się. Aha. Dobra, chciałem być delikatny, ale nic nie wyszło z tego. Tam, tam, tam. Exist 2. Czarna koperta, to jest w ogóle wow. Połyskujące. Exist Dirt. To jest rysunek, który zamówiłem na Kickstarterze. Catwoman. Jak to jest piękne. Kurczę, można się w niej zakochać. Podkładka. Tekturka. To też jest znak rozpoznawczy Moniki. Lubi tekturki. Po prostu jest tyle radości. Wow. Wow. Tyle radości jest z tego, co trzymałem i po prostu wow. Czy mówiłem wam już, że jestem psychofanem Moniki? Czyś takim pozytywnym i negatywnym. A tu jeszcze jeden rysunek. Co to tutaj? Bonusik kolejny, dobra. Delikatnie. Paragon. Dobre. O, zakładeczka. To było w galerii, komentowałem to nawet na Facebooku. Komiks zalecany dla czytelników od lat 16. Tak powiedziałem o wrys z kotem, który obserwuje jej wrony w oknie. Nie. Okej, okay, dobra. Nie mógł się powstrzymać od śmiechu. Są kolorowe elementy. Takie też miały być. Jest tego więcej. I wracamy do czarno-białych, a to jest gęsto dialogu, widzę. Rozbudowało się. Nie chcę pokazać też wszystkich plansz. A są te świetne elementy. Pamiętam, jak z Michałem rozmawialiśmy o tym na MF-ce kilka lat temu, tak jak jeszcze panowała powstanie. Wow. Elementy big, big, big. I w planie kontynuacja Exist Dust. Jest jeszcze szkicownik jeszcze.
Bingo. No, okej. Okay. Nie będę zdradzał wszystkiego, bo to tylko jest też recenzji i omówienia, ale spójrz na to, co dostałem jeszcze raz. Sam Exist Dirt. Rysunek. Zakładeczka. Catwoman oraz Pan Europa versus Mury Przyszłości, część pierwsza i druga. Dziękuję, Monika. Przy okazji jeszcze dorzucam zakupy. Mitologia nordycka, numer 29. Z informacją, że podrożała. Widzicie ceny tutaj. No to widzę w Ashet. Tchnęło też widmo inflacji, więc to jest taka normalna sytuacja. Nie powinno być dziwne, że i oni podrożeli. Okładki jak zwykle świetnie wyrąbane. Biłóż na dworze Przeklętego Króla. Trochę pokazówki. To jest książka oczywiście. Oczywiście też poszukam obrazków. Gdzieś tam mignął mi, proszę. Spektakularne jak zwykle, ale na czarno-biało. Czy coś ciekawego jest tutaj? Biurw kontra Grendel. O! I literatura staroangielska. O! Poezja epicka. No tak, bo to jest bohater, który często jest w literaturze, w podaniach. Biurw, może pamiętacie, film animowany. Mam też kolekcję Biblioteka Przygody, ciągle na tekturkach, żeby było widać. W sklepie to jest, uwaga, będzie hałas. Cały czas widziane. Za 2 tygodnie Przygody Tomka Sawyera. O, klasyka. Jejku, uwielbiałem i Huckleberry Finna, Mark Twain. Kurczę, Przygody z mojego dzieciństwa. Trzech Muszkieterów, to jest tom drugi. Grubasek. Te rysunki. Również czarno-białe. Niezły grubasek tej kolekcji. Parę fajnych rysunków. I tyle. Ok, jeszcze Mitologia Nordycka i Biblioteka Przygody. Przyszły kolejne figurki od De Agostini z kolekcji Marvel Movie Collection. Mamy numer 13, to jest Star-Lord. Widzę, że nieznanym jeszcze wcześniej, numer 14, Loki. Zabieramy się za odpakowanie. Unpatching, albo odpatching. Ciekawe, jakie fajne słowo można było wymyśleć po polsku na to. A zobaczymy sobie. Od razu gazetka pierwsza, tym razem w bardzo dobrym stanie. Star-Lord z filmu Avengers Wojna Bez Granic. Okej, okay, to nie jest ten, który myślałem. Figurki, które mają właśnie, o, chciałem pokazać, że które mają zasunięte twarze, wodzą najlepiej. W mojej opinii gazeta tradycyjnie to nie jest nic dłuższego. Ciekawych artykułów i koniec. Tak wygląda ta figurka na zdjęciu. W teorii przejdźmy do tej wersji prawdziwej. Sprawdźmy, jak sprawdza się w praktyce. Tradycyjnie to trzeba przeciąć z tej strony. Są 4 klejenia taśmą. Raz, 2, 3, 4, odwracamy, wyciągamy. Tym razem wszystko jest ok. Nic się stało. Czas na zbliżenia. Dzień dobry. Jestem Peter Quill. Nie chcę zapalić ostrości. Pomożemy trochę. O, teraz lepiej. No, całkiem dobrze to wzorowane. Może
ciut ciemniejsze, jest i broń. To są elementy, które się zniszczą przy uderzeniu. Jest takie niebezpieczeństwo, jest i logo Avengers, a to jest ciekawe, bo było też logo Strażników Galaktyki przy nastoletnim Grucie. To jest inaczej. No tak, bo Wojna bez granic to już była wielka saga, epopeja, film, w którym wszyscy byli udział przeciwko Thanosowi. Dobra. Odstawiamy na bok. Czekasz na swoją kolej, a my zabieramy się za Lokiego. Jednak nóż potrzebny. Włóż to nóż. Loki jest z filmu Thor Ragnarok. O! Ty knujący dziadzie. I zobaczmy, co będzie w numerze 15. To jest kolejna spodzianka. Tam będzie Kapitan Marvel. Tak wygląda śmieszny, zabawny, knujący Loki. Tom Hiddleston. Właśnie, tylko dziewczyny mogą rywalizować o to, który jest przystojniejszy, Chris Pratt czy Tom Hiddleston. Tak to wygląda. Zabierzmy się za konkrety, bo to chodzi o figurki, a nie gazety. Cześć kotek. Koty to zacykle u mnie w domu, przyjazne zwierzaki. Towarzyszą mi we wszystkim. Nawet po prysznicem. Fakt, który nie chcieli wszyscy wiedzieć, a jednak już raz wiecie. I ma noże. Uhuhu. Piękny płaszczyk. Tak samo Gutora. Te płaszczyki robią dobrą robotę, fajnie to wygląda. I jest też symbol Thora na podstawce. Tak wygląda Loki. No, pokaż się. Taką ma minę, dziadu. O, tak przyłożę, jest lepiej. Okej. Okay. Sztylety fajne. Oczywiście, że chętnie by wbił w plecy. Taki jest właśnie Loki. Jest i figurka. Okej. Okay. Dobra. To nie wszystko. To jest niespodzianka, bo osoby, które zamówiły przez stronę, miały szansę otrzymać jeszcze jedną figurkę. I przyszła właśnie do mnie. To jest figurka dorosłego Groota. Ta specjalna. Podobnie jak Hulk, jak i Thanos, ta figurka jest w znacznie większym opakowaniu. Dlatego, że jest znacznie większa. Ta, Captain Obvious. Też należy się zająć nią z pieczołowitością. Aż się przerwało. Spokojnie. Gdzie jest mój nóż? Tak, Loki zabrał, już chciałem go wbić w plecy. Ale przedtem dokończymy ten unboxing. Lachu ciachu, cztery tej tasiemki. Odwracamy delikatnie, żeby nic nie wypadło. Spadło, krzyczący Groot. Wielkie opakowanie. Jest i on. Proszę. Ale tu elementów drzewiastych. Spójrzcie. Jak on krzyczy, jak oni krzyczą. Subskrybujcie ten kanał, bo was zgrutuję. I am Groot. No patrzcie, i to jest symbol Strażników Galaktyki. Bo to jest też... bo to jest ten, tak dokładnie, to jest z pierwszego filmu. Kto widział film, ten wie dlaczego. To ma sens, jak największy. Widzę, że na podkładanie ręki robi dobrą robotę. Pieczołowicie. Piękna figurka. To będzie jedna z tych lepszych, tak to już czuję. Pięknie. Dobra. Marvel Movie Collection. Prezent specjalny dla osób, które zamówiły z Marvel Promo kodem. Przez stronę w momencie składania prenumeraty. Jedno. A tak postawię je. Loki. Obok Groota. I kod zostaw to. I Star-Lord. No jest paczka od Ashet, a w środku dwa kolejne tomy z kolekcji Bohaterowie Złoczyńcy DC. Tu reklamy, kolekcji Titanic widziałem to gdzieś na wystawie kioskowej, mega duże.
Ciekawe, to się sprzedaje. Jaki Planet Metal. Oj, rugacie, rugacie tą kolekcję na YouTubie. Oj, oj. No dobra. Ciekawe, jak pójdzie z tym. Czy będzie popularna, czy nie będzie popularna. No ale nie inwestowałem w to, bo nie mam zwyczajnie miejsca. Ok, koncentrujmy się na głównej serii komiksów, które zbieram. Czyli Bohaterowie Złoczyńcy, tomy 40 i 41. Rozbierzmy to. Ale grubasek jeden. Flash, zabójcza. Flash, zabójcza prędkość. I 41 też. Ojej, same grubaski. To wszystko ma na pewno około 240-230 stron. Dobra, jedziemy, ale przyjemność. Chociaż tak najgrubszy będzie Aquaman, który powinno być widoczny już w tomie 41, ale dobra. Zacznijmy od tego. Mark Waite, on fajnie pisał Flash, jak dobrze pamiętam. Flash, to śpiewał kiedyś Queen. No, zeszyty. Co dużo tych zeszytów. Od razu patrzymy na ilość stron. O, wiedziałem, że jest dużo. 264 strony. Proszę Państwa. Pierwsza zapowiedź, to nieskończony kryzys, poświęcenie. Okej, okay. Zobaczmy te rysunki. Które to były lata? 1994. Ale pachnie tuszem. Mocno. To jeszcze są te rysunki. Ojej, spójrzcie na minę. Co za kwiatowa szczęka. Jakie wyblakłe kolory. Bardzo wyblakłe kolory. Ojejku. Zawsze remotkowo to wygląda. Wygląda to na swoje lata. Mega dziwny styl graficzny. O, to już lepiej. Oj, nie wiem, czy tak miało być. Czy to jakoś materiałów jest taka. Bardzo dziwne rysunki. Będę musiał poszukać na internecie przykładów. Ale ja jestem bardzo zdziwiony jakością tych materiałów. Chyba tak miało być, bo przez cały tom jest tak. Tu już coś się nie udało przykleju. Ale są wady minimalne. Ten tom jeszcze chyba grubszy jest. Liga Sprawiedliwości, po końce i początki. Po kładce poznajesz, to już było. To już nam będzie częściowy dubel. Międzynarodowa Liga Sprawiedliwości. 1-6. No, pamiętaj to. Z WKKDC. Jak zatworzyć. Czasami nie udaje się. Muszę się mnąć po nóż. I dzięki temu tworzę sobie. O! To pewnie ma 280 stron, tak stawiam. O, ale grubasek, jejku. Uwaga, za konkursu. Ale piękna wklejka. No, nie tu mamy. Jeszcze lepiej, 288 stron. Wow, na tą cenę? Proszę Was, Kroniki Atlantydy to ma 320 stron. Więc w ogóle za cenę, którą tu widzicie. Serio? Szachmat komiksowi ateiści. Zobaczmy. No tak, Guy Gardner pamiętam. Ta część będzie dublem, to będzie nowe. Ciekawe jest, jak to Nick Jones wytłumaczy. W swoim wstępie, to są lata, już pokazuje. To jest rok 1987. Okej, okay. Wstęp króciutki, jak zwykle. Parę nieznanych bohaterów. Paru znanych. Była Vixen. Marsjański łowca ludzi. I później ta część, która już była. Totalnie nie pamiętam. Ta historia mi utkwiła w pamięci. Ale rysunki ewidentnie, lata 80. Nic takiego, co za bardzo lubię. To nie jest jeden z dobrych słowników. Posłowie są długie, jak na taki gruby tom. I nie, to nie jest mój styl, chociaż na początku to jeszcze jest ok. Później jest zmiana, więc fabuła i plansze. Ołówek, Kevin
Maguire i to jest ołówek, no Luke McDowell, McDonnell. Luke McDonnell lepiej rysował na pewno niż no właśnie, niż Kevin. Ciekawe. Okej, okay. Dwa nowe tomy. 41. 40. Z tą piękną część, dużą część, grubą. To jest ponad 500 stron komiksu. Wow. Czy muszę jeszcze bardziej komentować? Przy okazji, dzień wcześniej kupiłem kolekcję Mitologia Nordycka. To już 30. Też informacją po raz kolejny o podwyżce. Oczywiście, bo napalam się na okładkę. Pochwala, jaka jest piękna, cudowna. Jak mi się podoba, kamieniutka, przyjemna. I to na też w środku jest. Więc dzisiejszy unboxing sponsoruje Aszet. Otwieraj się. Się przykleiło się. O. Tam 30. Oczywiście piękne. Tak to mówiłem. O, rysun też piękny. Po Schmidgardu. Sagatora. Jest rysunek. Oczywiście czarno-biały w tej kolekcji. Jakie są historie. Jest o narodzinach miast wikingów. I są miastka. Pierwsze osady, gleja ilustracji. Ta kolekcja będzie przeczytana przeze mnie trochę później. Stopniowo ją czytam. Chyba zaczynam powieści fabularyzowane. Thor i wąż Midgardu. To paczka od Jana Kabacińskiego. Może kojarzycie go z cyklu Oszona w latach 90. Nineties Forever. Przygotował coś dla Team of Comics, którzy ostatnio wspierają artystów z Polski w zeszytówkach. Mięcho ma to bardzo dobre pozycje. Ja ma swoją ulubioną kreskę Rob Liefeld. To jest mistrz dla niego. A ja zrywam ten kurczę z Janem. Ostatni wywiad na kanale. Polecam gościa. Nostalgia to dziesiąte mocne. I teraz przyszła kolejna rzecz od niego. Jestem ciekaw, co to przedmiotu. Gorka, to się tak nazywa. Zanim się wbija w jego styl, rysunki. Widzę, że podesłał dwie rzeczy. Jest jedynka. O, już widzę. No tak, mocno rządzą lata 90. Kasety wideo. Team of Comics. Jest 90s Forever. Bieżący rok. Gładkie, pięknie wydane. Let's play. O, to jest piękna konwencja. Oczywiście zeszytówka. Pokażę tylko parę ujęć. Dużo akcji. Także na końcu nie będzie czegoś takiego. Coming soon oczywiście. Kasta wideo. Koniec. Więcej nie chcę zdradzać. Może jeszcze tył. Miał być jeszcze jakiś wrys. Zobaczę. Jest. Dzięki. Musiałem go Erika Dravena z Kruka. Zarzekłanie to przyrobił. Pięknie. Uwielbiam, gdy okładka jest czarna i artysta rysuje później na biało. To jest niesamowity. Niesamowity widok. Okej. Okay. To jest Gorka, Janka Łaciński, Team of Comics. A teraz, drodzy widzowie, będę pastwił się nad paczką od Gildia.pl, która jest oczywiście starannie zapakowana i trzeba do niej się dobrać jak do dzieła sztuki. Gildia jak zwykle bardzo fajnie pakuje. Tak jak tutaj wam na ekranie to masakruje. I każdy pewnie jest zadowolony z tego, jak to wygląda. Komiks zaznaczono przystąpienie w całości. To zamówienie, które długo się realizowało. Ale już mam. Ja to wiecie pewnie, że będzie Lost in Time, na komiks i inni. Tak przeważnie zamawiam. I tu
Już wam pokazuję. Pięknie zapakowane. Dużo dobra. Kupiło to otworzę. Powiem sobie do tego wysoki komisarz innych. Już za chwilę będę. Dobra. Dla pauzy, bo zrobiłem burdel i za chwilę wracam. Wróciłem i już widać, co jest kupione. Planek ściętych głów. Komik twórcy serii Samotny Wielki Szczenio. To rzeczywiście jest jak najbardziej realne, bo ta seria się ukazuje od Hanami. A tu parę stron z tego piątego tomu. Jeśli ktoś czyta tę serię, dobrze wie, czego się spodziewać. Dorosłego podejścia, bardzo realnego, jak i brutalnego. Planek Świętych Głów, tom piąty. Odkładamy. I tu nowość od Hanami również, Szczyt Bogów, bądź kolejna nowa seria. Fotografie, dziewiczy szczyt. To jest zdjęcie, czy to rysunek jest? Jeśli to jest rysunek, to wow. Chyba jak rysunek. Świetna kawa. To już seria bardziej realna, z bieżących czasów. Świetne rysunki, bardzo realistyczne, szczególnie te góry. Spójrzcie. Papier jest jakby inny trochę, bardziej śliski. Super sprawa. Naprawdę fajne. Oczywiście w wskazówkach czytać. Jak to ma być? Okej, nie da się czepią. Bardziej chude. Przed Bogów, tą pierwsze. Ciekawe, jak to wygląda. No dalej, to już Lost in Time. Palc na polowaniu. Seria wielokrotnie nagradzana. Bardzo specyficzna i bardzo gruba. To jest chyba najbardziej gruby komiks. Jest z wydawnictwa Lost in Time. I tak drogi. 115 zł. Tam oczywiście minus te wszystkie rabaciki. Seria, która, no właśnie, frankofony są takie, że pięknie wyglądają, mają piękne formaty, a tu krecha realistyczna, może i już widzę, że jest bardziej kartonowa momentami i bardziej oniryczna, metafizyczna i surrealistyczna. No właśnie, to jest zupełnie coś innego. Sometime czasami inwestuje w takie opowieści. Jestem ciekaw, jak to wypadnie. Tu mocno jedzie Turkiem, jakimi twórcami z Polski, komiksów bardziej niezależnych. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. To nie musi być wcale złe. Po prostu będzie inne. I imputuję wam tą myśl. Zdarzyło. Oj. Spadł z kubki. Są twórcy. O. Ciekawe. Wypadek na polowaniu. Dalej jedziemy z Lost in Time. Świat mroku, szkarłatna odwilż. Kontynuacja mrocznych historii, tajemnic. Bardzo mocno zapakowane. Sobie nożem pomogę. Niektórzy nienawidzą białostockich zakładów graficznych, ale trzeba przyznać, że ten motyw z tą folią jest naprawdę świetny, jak to się pakowuje. A tutaj, no proszę państwa, mocno skrywa tajemnicę. Komiks nie jest bardzo gruby. Nie wiem, czy to zachęci wielu. Wygląda typowy frankofon, aczkolwiek to jest Volt. Ale spojrzymy do środka. Lubię takie rzeczy. Okładki się strasznie połyskują. Wkładka typowa. Rysunki również. Bardziej mroczne, tajemnicze. O, i są wilkołaki. To już nie pokażę. To tylko orientacyjnie. O, gdzie dużo akcji. O, tu jeszcze więcej. Pięknie się dzieje. Są okładki alternatywne. Szkarłatna odwilż. Dużo dodatków, dużo czytania. Ciekawe. Warto się pewnie zagłębić. Więc dalej mamy X-Statix, tom pierwszy. O, właśnie o tym mówię. Patrzę, jak się łatwo otwiera. Chociaż jak taki komiks by upadł mi na ziemię, na trawę mokrą,
To było ciekawe. Komiks z fantastycznymi rysunkami nie kojarzycie tego pana z Silver Surfer, najnowszy od Egmontu. Proszę. X-Force 116. Bardzo ponoć fajna grupa z ciekawymi przygodami, które nie należą do głównego nurtu. I przez to dzieją się na uboczu i dają czadu nietypowej zabawy. No i tylko liczyć na kontynuację. Może to może być coś, co bardzo pokochamy. Bardzo chaotyczna pierwszy rzut oka. Już nie dużo się dzieje, dużo dodatków. Enough set. No tak, dokładnie. Była taka idea w Marvelu. Nie ma zeszyty. Dużo okładek. To się tam ucha się dała na koniec. Wkrótce tom drugi. Okej. Okay. Cieszy się tylko. Fajny grubasek. A, sobie przeczytam szybciutko. Kanarz kapitański. Ernesto González. Uwielbiam pana Gonzalesa za poczucie humoru. Roar. Czy tam bzyk. Bardzo fatalistyczny. Humor, golizna. I inne rzeczy. Kobieta i życie. Dobra, to się nadaje na YouTube'a, ale macie sobie chociaż styczeń. Jeszcze był marzec, a jeszcze jakiś miesiąc wybierzemy. Sierpień, patrzcie. Finland Connection, piękne. Oczywiście cena 69. Tu nie chodzi mi o żadne root. Dalej, Button Man, człowiek guzik. Guzik niektórzy kupili, bo bardzo dostępnie, bardzo trudno dostępny komiks. Wpadł moje łapki, dosłownie przez przypadek. Wszedłem na gildię, był, to i wziąłem. Pięknie dane przez studio Lane. Cena sugerowana, bardzo małe zniżki. Ponoć bardzo dobry kryminał. Zresztą tam wszystko pewnie jest bardzo dobre, co daje studio Lane. Więc tylko czytać. Klasyczne rysunki też. Musiałem dowiedzieć się, ale to wygląda jak lata 90. Też 80. Michał się rozpływa nad tym komiksem. Ma już też głos niepewności, że to jest przyrost formą treścią. A jak jest taki rozbieg, to coś musi w tym być. Ja sobie to sprawdzę. Udało mi się, więc wykorzystam tę sposobność. Pięknie. Okładka ma coś w sobie. Jedna i druga zresztą, limitka również. Okej, okay, idziemy dalej. Legendy Zachodu. Na koniec Lost in Time. Bardzo szczelnie zapakowane. Zawiera trzy mniejsze. Nie ma jedynki żadnej, na boku nie ma. Wyatt Earp, Bill Kidd, siedzący byk. Znowu sobie pomogę. I idę dalej. Idę dalej, albo nie idę. Co tu się dzieje? Te komiksy chcą być rozpakowane. I co można robić w takich chwilach ciszy, nie? Jak nie nuci sobie piosenki. Samo południe. Tak nagrane jest samo południe oczywiście. No jedziemy. All we are is dust in the wind. Of course, dust to the dust. Pięknie, piękna akcja. Oj, oj. Dynamiczne, brutalne panoramy, piękny format wybrany i to jest strzał w dziesiątkę, proszę państwa. Ale, czy to pewnie przez ten tusz drukarski, który się nosi. Ale ścieram tym komiksem.
Będzie o Indianach też. Nienawidzę, co zrobili ludzie z Indianami. Z większych głupot rodzaju ludzkiego. I tyle. I do tego już dodatkowo idzie jedna rzecz. Taka przygody. Przygody Tomka Sawyera. Tom 12. Te podkładki cały czas są obecne. Odpowiedź to Ivan Ho, tom 13. Tom jest tutaj. Po co go dłużyłem? Mark Twain, klasyka. Pamiętam, że z Huckleberrym Finnem czytałem te komiksy. Książki. I się spływałem w dzieciństwie. Te złocenia. Prawidłowe złocenia raczej prawili. Ach, cały czas odpadają. Obrazeczki. Czarno-białe. Mark Twain, klasyka. Nie wiem, tylko tekstu, jakieś rysunki znajdziemy, nie? Jest coś tam. Dobra. Fajnie to wydane jest. Jest kutasik, jest super. Dobra, taka przygody. Legendy Zachodu. Baton Man. Folia. Kalendarz kapitański. X-Statics. Świat mroku. Wypadek na polowaniu. Szczyt bogów. I Panek Świętych Głów. Szczyt bogów będzie tutaj. Ok. Jest i tradycyjna gniewna paczka odczytam.pl, który zmienił ostatnio formę pakowania i trochę tak miękko jest i widzę chyba, że to będzie i minus, ale postaram się dojść do tego. Czarna folia na zwłoki, na komiksy. To nie jest nic znowu od Moniki Lapu Zwierzejskiej, tylko zwyczajowe zamówienie odczytam.pl. Dlaczego czytam.pl? Tam komiksy Kultury Gniewu są najtańsze. Jakieś rabaty 40%. Szaleństwo. Dałoby się jeszcze to obniżyć. Ale zobaczcie, z lenistwa nie chcę się już kombinować. Ile można drążyć tych tematów. Ale zapakowane mocno. Okej, wyjęłam zdanie. Wygląda na ewidentne rękodzieło. Ale mocno. A, to jeszcze jest Nightfall. Okej. Okay. Nie pamiętam, co zamawiam. Haha, możesz się pośmiać. Tu zaczniemy te zwłoki. Dojść do komiksu. O. Tadam. I oto mamy. Bebechy, pudełka z czytam.pl. Nightfall. Tom czwarty. Ach, Nightfall, Nightfall. Są już regularne zeszyty. I tak atrakcyjny jak upadek samego Mrocznego Rycerza. Jednak ciągle... A, spójrzmy. Jest całość, jest wszystko ok. Nic nie obite. Pięknie, jeszcze nie obite. Nic tam obije. Jest koniec Mrocznych Rycerzy. Grubasek. Zresztą pamiętam zrobić, jak radzą w amerykańskich filmach. Dać komiksowi poddychać. Ale sobie w tym momencie zrobimy prezentację. No tak, oczywiście rysunki Shadow of the Bat, no właśnie. Zmienne, ciekawe, mroczne. I oddycha sobie komiks. Piękne są okładki. The Batwoman. Pięknie pachnie. Ja to się znowu sztacham tuszem. Grubasek kolejny. Ach, to jest piękna kolekcja. Włączał już to dobrze. Biniobil. Nadal w siodle. Nowy Biniobil. Pięknie rysowany. Kolorowy. Która gniewu. Tak pana skądś kojarzy? Śmiechosław? Typowy komiks. Z tym bohaterem. O. I oczywiście dodatki. O, to też robi robotę. Teraz widać szycie, żeby one należycie. Haha, taki rym. Mieliśmy tą Kulturą Gniewu. Zawirowania, komiks, który miał się ukazać również u nas i wszyscy czekali. To nie jest pani od tego statku kosmicznego?
zachowania, wpływ na emocje. Gruby komiks jest umożliwia dobrą prezentację. No, forma ma bardziej prosta, zapewne weszło mi do oczu. Spokój się. A zazwyczaj tutaj chodzi bardziej o emocje, skupienie się w tym, co dzieje się w głowie bohaterów, a nie na rysunkach. No, a forma jest ciekawa, bo są bardzo różne kadry. To nie jest gorsze. No właśnie, proszę. Inne tytuły. Zawirowania. I oczywiście to, na co czekałem. Jejku. Czekałem na ten komiks od wywiadu, który przeprowadziłem z Wojtkiem Wawrzykiem. Polecam serdecznie spojrzeć na kanał w playlistę wywiady. Było to propos informacji, że poprzedni komiks, tak, Pan Żurówka ukaże się w USA. Mega ciekawa persona. Tu jeszcze jest Tomasz Leśniak. Trochę na kruche to wygląda. Będę się odbywać o ten komiks mocno. Ale warstwa graficzna, no właśnie, i się już odbija niestety w świetle. Jest w sposób piękna. No tak, komiks niemy. Aczkolwiek nie powinien być taki. Bo widziałem teksty. Teraz nie trafię na żaden tekst. Jest tekst. Nie są cicho, jak w filmie. O którym miałoby jeszcze być cicho. Był taki film. Mało tekstu. Szykuje się czytało. Dla mnie... Kurczę, Lost in Time ostatnio mi wybił komik z roku, ale to będzie naprawdę coś. Bona cegiełka. Przekładka mogła być bardziej... No tak, tu się mogło trzymać. Te rysunki są na wielki format. Przepiękne. Okej. Okay. To już moje mokre sny. A tam Egmont jakiś tam już na koniec pójdzie. Zdarzenie 1908. Oto była burza z G na początku na grupie komiksy Bez Granic. To niby świetny komiks, najlepszy. Kolejna zagrywka fajna Kultury Gniewu, gdzie to wydaje się, że to będzie płócienne, a jest to tylko wydrukowane. Komiks, który w swojej formie jest bardzo pierwotny, bardzo prosty. Jan Mazur się przypomina. Jestem ciekaw, bo kompletnie nie znam. Pokażę wam, jak to wygląda. Podejrzewam, że będą różne narodowości i tu widzę, że to będzie żydowska, bo mi się wydaje. Ale... Brooklyn. Właśnie. Jestem ciekaw. Okej, okay, bardzo oryginalne wznowienie to w ogóle jest, więc wow. Wcześniej była mowa o rysunkach w Ecstatics. Tu mamy kolejne podejście Michaela Alfreda. Fajnie zrobiona jest ta kładka. W ogóle ładnie się błyszczy. To jest drugi, ostatni tom z Plasifera z Marvel Now. Tak, Marvel Now. To było? Chyba tak. Już te kładki miały być białe. Klasyczny styl graficzny. Kosmiczne przygody. Jest Kamala Khan. Jest towarzyszka. Jest Spidey. Jest Mephisto. Czyli przekrój bohaterów. Jest Galactus oczywiście. Bohaterów uniwersum Marvelowskiego. Rysunki piękne. To są magiczne oczy. Jak Aleksandra Daddario. Piękne. Zresztą z tyłu się jeszcze ukaże. Cała seria w dwóch tomach. Nic więcej. Kosmiczna fala. Tu już pokazywam ostatniego kadru. Z dodatków, które co kot napłakał, ale no, może, że mam komiks. Cypher Server, tom drugi. Zdarzenie 1908. Fungae. Komiks roku. Zawirowania. A, będzie w tym komiks roku. Winio Bill nadal w siodle. Jaki Batman Nightfall.